Bez timeoutu Anvil. Mają tylko 11 sekund i 5 punktów straty. Washington przez całe boisko. Sam nie trafia. Nie ma już reakcji Anvilu. Czarni to wygrali. Historia staje się na naszych oczach. Ósemka wygrała z jedynką. Coś niewiarygodnego. Ależ rozczarowanie dla Włocławian. Jakiś szok dla Słupszcza. Tutaj wielkie plany ma Anvil, ma ten klub włocławski. I miejmy nadzieję, że one się nijak nie zmienią. Że ten klub nadal będzie szedł w górę, że będzie chciał grać w europejskich pucharach, że nadal będzie się rozwijał, bo jest tutaj koszykówka włocławska warta tego. Też może pokazać, co się będzie. Dzień dobry panu, przywitał się rewelacyjnie. Kamil Łączyński, on tutaj będzie znowu z Sobinem grał akcję dwójkową, jest za trzy z faulem! Kamil Łączyński! Przeprasza, ale tu nie ma co przepraszać, tu trzeba bronić. I teraz jego kolejny przechwyt. To Sherrington, ale szaksia Anvilu Włocławek. Almeida, ale czy to jest za? Jeszcze przechwyt. I Almeida, efektownie. Podwojenia, Zyskowski znowu pod kosz, po zawieszeniu rywali i akcja 2+. Almeida przywitał tutaj lidera Torunia nad koszem. Ale jakże on się porusza po boisku teraz, odczytał tę zbiórkę znakomicie. Ależ teraz minął koszarka, dograł do Sobina! Quinton! Dobrze, że wróciłeś do nas! I teraz Hotley nad rywalem! Pierwsza akcja od razu, chcą efektownie włocławianie i otwierają ten mecz znakomitą akcją. Hosley, tak jest! Love tylko przez chwilę popełnił błąd i to jest właśnie to granie na instynktach koszykarskich. I Rink pod kosz, nad kosz do Wojciechowskiego.